Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej sesji. Jednakże zanim przejdziemy do obrad sesji, chcielibyśmy wręczyć naszym sportowcom z naszego miasta i gminy Wolsztyn drobne upominki za osiągnięcia sportowe. Proszę, panie burmistrzu. Zapraszam Martę Berus. Chciałbym dodać, że jest to grupa kajakarzy na tym szczeblu. Marty Berus nie ma, w imieniu Marty Berus odbiera trener. Chciałbym tylko dodać, że nasi kajakarze mają bardzo duże osiągnięcia na w swoich dyscyplinach. No i należałoby życzyć chyba kontynuacji kariery, moim zdaniem chyba na początku kariery sportowej, i oby ta kariera przerodziła się w dalsze sukcesy, i życzyć należy zdobywać medali na imprezach wyższej rangi. Magdalena Napierała. Urszula Słowińska. Wiktoria Józefiak. Nikola Sito. Mikołaj Sita. Marcin Napierała. Wiktor Piechocki. Marcin Nowacki. Damian Liskowak.
i zapraszam jeszcze osobę, która jest sprawcą tych sukcesów, czyli trenera, pana Piotra Kubaczyka. Chciałbym jeszcze poprosić dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, pana Krzysztofa Albińskiego. Dzień dobry państwu, szanowni państwo radni, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Chciałbym powiedzieć państwu, że szpital w Olsztyńskim się zmienia, się przeobraża. Przeobraża się, no między innymi w tym roku zainwestowaliśmy ponad 3 miliony złotych w rzeczy, które nie widać. Niebawem będziemy inwestować w rzeczy, które będą bardzo widoczne. Zmienia się, proszę państwa, dla mieszkańców Olsztyna, dla mieszkańców powiatu, dla wszystkich naszych pacjentów. Inaczej mówiąc, zmienia się dla was, ale również zmienia się przez was. I chciałem powiedzieć, że właśnie zmienia się dzięki państwa zaangażowaniu, państwa inicjatywom, państwa różnym spostrzeżeniom, które do mnie docierają i państwa wsparciu, wsparciu finansowemu. Jestem szczęśliwy, że dzisiaj mogę mówić o tak dobrej współpracy. Chciałbym teraz przekazać na ręce pana przewodniczącego, pana burmistrza. Podziękowanie dla Rady Miejskiej w Olsztynie za sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego SPSS w Olsztynie. To jest, proszę państwa, łącznie z zakupem tej naszej karetki kwota 100 tysięcy złotych, którą państwo w tym roku przekazaliśmy, trafia na ręce naszych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Dziękuję państwu w imieniu całej społeczności naszego szpitala i Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że mogliśmy wespół z Radą Miejską. Cieszymy się chyba wszyscy tutaj obecni, że mogliśmy wspomóc. Cel jest szczytny i zapewniamy, że dobro naszych mieszkańców jest dla nas największym dobrem i oczywiście te działania będziemy kontynuować. Szanowni państwo, otwieram obrady 15. sesji Rady Miejskiej w Olsztynie. Stwierdzam, że na 21 radnych w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej w Olsztynie, burmistrza Olsztyna pana Wojciecha Lisa, zastępcę burmistrza Olsztyna pana Tomasza Spiralskiego, skarbnika gminy pana Michała Nowaka, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów gminnych jednostek, sołtysów gminy Olsztyn, media oraz wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji. Informuję, iż protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z jej przebiegiem i był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Do protokołu nie wniesiono uwag, w związku z tym proszę panią i panów radnych o przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, iż protokół został przyjęty jednogłośnie. Obecnie przystępujemy do uchwalenia porządku obrad. W zawiadomieniach o dzisiejszej sesji podany został projekt porządku obrad sesji. Czy ktoś z radnych wnosi do porządku obrad inne uwagi lub propozycje? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, przystępujemy do czwartego punktu porządku obrad.
Czwartym punktem dzisiejszych obrad jest sprawozdanie burmistrza z prac okresu międzysesyjnego. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Wysoka Rado, zakończyły się prace związane z drugim etapem założenia zieleni w Parku Miejskim. Firma pana Przemysława Maraszka z Wolsztyna, która wygrała przetarg na to przedsięwzięcie, dokonała szeregu nowych nasadzeń, w tym między innymi posadzono ponad 2000 róż w kwietniku przed pałacem, które otacza 950 bukszpanów. W różnych miejscach parku powstały nowe skupiska krzewów liściastych i iglastych, wrzosów, wrzoszców i bylin, łącznie 1200 sztuk. Na nowo założonym trawniku w sąsiedztwie różanego kwietnika, który mam nadzieję będziemy mogli w pełnej okazałości podziwiać w przyszłym roku, wiosną zakwitnie 10 tysięcy białych i niebieskich krokusów. Całość prac zamknęła się kwotą około 180 tysięcy złotych, z czego 38 tysięcy stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Dodatkowo za kwotę 45 tysięcy złotych zakupiono 30 stylizowanych ławek oraz koszy na śmieci. W czwartek 29 października w restauracji Montana w Wolsztynie miałem zaszczyt wręczyć parom małżeńskim medal prezydenta Rzeczpospolitej, parom, które w tym roku obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na tym spotkaniu było obecnych 44 pary. W czwartek, również 29 października, odbyła się uroczystość upamiętniająca 30. rocznicę śmierci księdza Teodora Lercha, dyrektora, byłego dyrektora niższego seminarium duchownego w Wolsztynie. W piątek, 6 listopada tegoż roku w Wolsztynie przy ulicy doktora Roberta Kocha 51 odsłonięto tablicę upamiętniającą najstarszego polskiego kupca, nieżyjącego już mieszkańca Wolsztyna, Alojzego Weissa. 6 listopada w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisane zostały dwie umowy o dofinansowanie realizacji dwóch projektów. Pierwsza umowa dotyczy przyznanej dotacji na projekt pod nazwą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wolsztyn. Projekt obejmuje opracowanie dokumentu planistycznego, w którym opisany będzie zakres działań na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn. Plan skoncentrowany będzie na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawienie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Tego samego dnia, jak mówiłem, to były dwie umowy. Ta pierwsza na kwotę blisko 16 tysięcy złotych. Druga umowa dotyczy pomocy finansowej przyznanej przez fundusz w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. Zadanie inwestycyjne obejmuje ocieplenie dachu i stropów, wełną mineralną oraz wymianę stolarki okiennej. Kwota dofinansowania to 60 tysięcy złotych. Z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wolsztynie 6 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe pod nazwą Czynniki wpływające na wybór zawodu, z których skorzystali przede wszystkim uczestnicy wolsztyńskiego Kówca Pracy. W dniach od 26 października do 3 listopada odbyły się konsultacje programu współpracy na rok 2016 gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z moim zarządzeniem z dnia 26 października. 7 listopada w sali sportowej przy gimnazjum w Kębłowie odbyły się już 11 zmagania w ramach turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Burmistrza. W turnieju uczestniczyło 10 drużyn.
11 listopada, tak jak i w całym kraju, również w Olsztynie, obchody naszego święta narodowego rozpoczęły się mszą w kościele świętego Józefa, następnie przemarsz razem z dziećmi, z flagą 123-metrową pod pomnik. Po pomniku bieg niepodległości wokół jeziora Wolsztyńskiego. Już po raz trzeci gimnazjaliści mieli okazję zmagać się w gminnym maratonie matematycznym imienia Henewrońskiego. Konkurs został zorganizowany w czwartek 12 listopada w naszej bibliotece. W rozgrywkach wystartowało 24 zawodników po dwie drużyny z gimnazjów naszej gminy. 13 listopada przy udziale mojego zastępcy, pana Tomasza Spiralskiego, przedstawicieli działu inwestycji, wykonawcy oraz radnego pana Jana Stachury, dokonano wizji lokalnej i odebrano pod względem technicznym inwestycje pod nazwą wykonania placu manewrowego i chodnika wraz z odwodnieniem w Karpicku przy ulicy Lipowej. Wartość odebranej inwestycji to ponad 58 tysięcy złotych brutto. 10 listopada w nawiązaniu do święta w bibliotece odbyła się wieczornica. Nie była to jedna taka impreza, tych wieczornic w okolicach dniach 11 listopada na terenie naszej gminy było kilka. 20 listopada oficjalnie została otwarta nowa siedziba naszej Straży Miejskiej. Zapraszam wszystkich państwa radnych podczas pobytu w gmachu Urzędu Miejskiego do odwiedzenia strażników, którzy w tej chwili znajdują się pod Urzędem Stanu Cywilnego. Mają tam w tej chwili już zainstalowane nowe monitory, na których mogą w czasie rzeczywistym obserwować to, co dzieje się na terenie naszego miasta, gminy i to wszystko w rozdzielczości Full HD. To oczywiście nie koniec przedsięwzięcia, bo jak państwo wiecie, jesteśmy na etapie rozbudowy monitoringu miejskiego. 20 listopada dokonano odbioru technicznego inwestycji pod nazwą przebudowa drogi od zjazdu z drogi wojewódzkiej 305 w kierunku miejscowości Adamowo, Piekiełko, etap drugi. W zakresie przedmiotowej inwestycji, w zakres tejże inwestycji wchodziła budowa drogi o długości ponad 800 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników. Wartość tego zadania to 1 200 000 złotych. 19 listopada w Olsztynie odbyło się uroczyste otwarcie kufca pracy. Miałem okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jak państwo z pewnością wiecie, chociażby podążając dzisiaj na obrady naszej sesji, jest już udostępniona do ruchu od 20 listopada wyremontowana ulica Kościelna w Olsztynie. Informacje z działalności Wydziału Inwestycji. Budowa oświetlenia w miejscowości Adamowo. Zakres to montaż słupów oświetlenia drogowego 6-metrowego z wysięgnikami i oprawami LED. 22 komplety, ułożenie kabla, prawie 800 metrów, montaż szafki sterującej tymże oświetleniem. W terminie składania ofert do urzędu wpłynęły 3 oferty. Została wybrana oferta firmy RAK. Cena ponad 72 tysiące złotych. Termin wykonania robót do 24 grudnia. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi obwodowej
mała obwodnica, odcinek od ulicy Lipowej w Wolsztynie do ulicy Żeromskiego. Tutaj montaż słupów oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikami i oprawami LED, ułożenie kabla, montaż skrzynki oświetlenia z wyposażeniem. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę zakład elektroinstalacyjny pana Mariusza Młynkowiaka. Cena 41 tysięcy. Termin wykonania robót do 8 stycznia roku 2016. Budowa oświetlenia boiska sportowego z pozostałymi robotami w parku miejskim. Tutaj w zakresie tego zadania mamy montaż opraw LED przy boisku, będzie ich 8, montaż latarni oświetleniowych parkowych z oprawami LED stylowymi, 7, ułożenie kabla ponad 500 metrów, montaż skrzynki oświetleniowej i szafki kablowej z wyposażeniem. 3 oferty wpłynęły do urzędu. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez firmę pana Henryka Raka, wartość ponad 61 tysięcy złotych. Termin wykonania robót również do 8 stycznia. Budowa oświetlenia ciągów komunikacyjnych w parku miejskim w Olsztynie. Montaż latarni oświetleniowych parkowych, również oświetlenie LED-owe, 27 kompletów, ułożenie kabla, prawie kilometr. W terminie składania ofert do urzędu wpłynęło 5 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Elektrycznych pana Bogusława Gałęzowskiego. Wartość to 86 tysięcy złotych. Termin wykonania robót do 29 stycznia przyszłego roku. Jesteśmy w wątku, nazwijmy to, oświetleniowym i tutaj informacja przekazana mi dosłownie przed chwilą przez pana Tomasza Spiralskiego. Zadanie pod nazwą poprawa jakości i efektywności energetycznej oraz konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn. Wielokrotnie państwo radni dopytywaliście o te działania. Mamy informację, firma wchodzi od 7 grudnia na teren gminy i będzie realizowała to zadanie wykorzystując 3 podnośniki. Liczymy na szybką realizację tego zadania. 10 listopada odbył się odbiór drogi w Tłokach w kierunku do miejscowości Rostarzewo. Wykonywała to zadanie firma Skanska, wartość ponad 400 tysięcy złotych. 17 przebudowa drogi wewnętrznej w Powodowie, pierwszy etap. Teraz informacje z Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą produkcja środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Obra, gmina Wolsztyn. Wniosek Ziemi Polskiej. Od tej decyzji dnia 6 listopada 2015 roku wpłynęło odwołanie, które zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. Natomiast 18 listopada z inicjatywy Rady Sołeckiej w Obrze odbyło się zebranie wiejskie poświęcone tej bardzo ważnej dla mieszkańców tematyce. Wydana została również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji stabilizacji osadu wapnem palonym z możliwością wytwarzania nawozów mineralno-organicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowie. Wniosek składało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. 22 października zostało ogłoszone postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego
świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wyznaczonych dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn. Wpłynęły dwie oferty, jednak ze względu na to, iż cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w wysokości ponad 986 tysięcy przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie tego zamówienia, postępowanie zostało unieważnione, a 18 listopada ponownie zostało ogłoszone postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na powyższe zadanie na jeden sezon zimowy. Zlecono wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na ulicy Dworcowej w Wolsztynie. Na ten temat na komisjach też rozmawialiśmy, polegające na wprowadzeniu podziału jezdni na trzy pasy i wprowadzeniu tak zwanego azylu dla pieszych. Przejście przez ulicę będzie tak zwane dwuetapowe i będzie też możliwość lewoskrętów. Szanowni Państwo, miesiąc temu mówiłem, iż przedstawię Państwu informację po pierwszym miesiącu funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Wolsztynie, nie wnikając w szczegóły, jak do tego wszystkiego doszło, bo o tym Państwo doskonale wiecie. Chciałbym tylko przypomnieć, iż planowane wpływy oszacowano na kwotę 1 700 000, czyli średnio 71 tysięcy miesięcznie. Miesięczne wpływy z funkcjonowania strefy w październiku, czyli jeszcze bez ulicy Kościelnej, bez tych miejsc, to 74 309 zł i 79 groszy. Z czego wynagrodzenie wykonawcy to 43 tysiące, a dochód gminy ponad 30 tysięcy złotych. Informacje Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami. Ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 4 działek położonych w miejscowości Komorowo, Berzyna, przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przetarg odbędzie się 7 grudnia. Ogłoszono przetarg na zbycie na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 466/1 o powierzchni 0,100 hektara położonej w Starym Widzimiu. Cena wywoławcza to 47 tysięcy plus VAT. Przetarg odbędzie się 4 grudnia. Wszczęto procedurę przetargową na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 266/2 położonej w obrębie drugim miasta Wolsztyn. Na pewno Państwo orientujecie się, przy ulicy Kościelnej 8. Cena wywoławcza to 300 tysięcy złotych. Wszczęto procedurę przetargową na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego budynku pałacowego z częścią parkingową oraz garażami. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego to 3000 zł plus VAT. Wszczęto procedurę przetargową na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych położonych w Kębłowie przy ulicy Sosnowej, działki przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wszczęto procedurę przetargową na sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki numer 17/4 niezabudowanej położonej w Powodowie. Działka również przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i z tegoż wydziału również informacja do Szanownej Rady. 24 listopada, czyli wczoraj, odbyło się podsumowanie 20 edycji konkursu Piękna Wieś. Konkurs organizowany od 1996 roku. Nagrodzoną wsią została wieś Tłoki. Zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną wystawioną w holu Urzędu Miejskiego
na parterze autorstwa pana Grzegorza Nowaka. I jeszcze jedna informacja. Jak państwo wiecie, gmina Wolsztyn wdraża system budowy przydomowych oczyszczalni we współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Pierwszy etap dotyczy Woli Dąbrowieckiej i Barłożni Wolsztyńskiej. Program pilotażowy obejmować będzie 5 przydomowych oczyszczalni, które pozwolą sprawdzić nową technologię oczyszczania ścieków. To tyle z tych informacji, które mam zapisanych. Taka jeszcze jedna krótka informacja. Pan Stanisław Ceglarek był świadkiem. Wykonałem dzisiaj telefon. Dzisiaj dzień kolejarza. Tak powiem, trochę smutno było na tym spotkaniu z pracownikami Wolsztyńskiego Węzła Kolejowego. Nadal nie mamy informacji, co w kwestii Wolsztyńskiej Parowozowni. Czekamy na sygnał z Warszawy. Natomiast jestem dzisiaj umówiony na rozmowę z eurodeputowanym Czarneckim, który jest również zaangażowany w sprawę Wolsztyńskiej Parowozowni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy ktoś z pań i panów chciałby się odnieść do przedłożonego sprawozdania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Jest nim sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. Proszę o przedstawienie dyrektora, pana Pawła Gmerka. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa jako zakład budżetowy od 1 grudnia 2008 roku i w skład jego wchodzą pływalnia miejska, stadion miejski z hotelem sportowym i centrum rekreacji siłowej, kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012, skatepark oraz kemping u stronie zlokalizowany w Karpicku. Miejski Ośrodek działa zgodnie ze statutem i prowadził działalność, której celem jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, rekreacji, a w szczególności zarządzanie i administrowanie obiektów MOSiR, udostępnianie obiektów o skoordynowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi w zakresie organizacji powszechnej kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji oraz bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej. Swoją działalność prowadzimy poprzez organizację różnych form aktywności fizycznej, a kierujemy się mottem wypoczynek poprzez sport. Zadania te realizujemy poprzez kalendarz igrzysk młodzieży sportowej i gimnazjady oraz organizację różnych otwartych imprez, zarówno rekreacyjnych, jak i sportowych, dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Tak pokrótce, tutaj przykładami naszej działalności są Wolsztyńska Amatorka Ligi Piłki Nożnej Halowej, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Plażowej, Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym, Turniej Piłki Nożnej pełną parą na Orliku, Mistrzostwa Wolsztyna w pływaniu oraz wiele innych. One będą za chwileczkę dokładnie troszeczkę przedstawione. W organizowanych przez MOSiR Wolsztyn imprezach chętnie bierze udział społeczność naszej gminy, ale nie tylko. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego w szkołach, przez co plasujemy się w czołówce województwa wielkopolskiego. MOSiR Wolsztyn, który dysponuje właśnie stadionem lekkoatletycznym, jest inspiratorem oraz realizatorem sportowego kalendarza gminnego, powiatowego i rejonowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ja może nie będę tutaj wszystkich czytał. Tych imprez organizujemy naprawdę całą masę. To jest bodajże około 100 imprez w roku. Ja tutaj tylko powiem pokrótce. Są to mistrzostwa w pływaniu, w szachach, badmintonie, warcabach, piłce ręcznej, piłce nożnej halowej, w tenisie stołowym, piłce siatkowej, unihokeju, piłce koszykowej, piłce nożnej, w biegach przełajowych, czwórboju lekkoatletycznym. To jest zarówno na poziomie szkół podstawowych, jak i szkół gimnazjalnych. Imprezy lekkoatletyczne. To jest 9 meetingów czwartków lekkoatletycznych z PKN Orlem. Meeting dzieci klas trzecich. Otwarte mistrzostwa lekkoatletyczne Wolsztyna. Otwarcie mistrzostwa lekkoatletyczne Wolsztyna z szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Czwórbój lekkoatletyczny.
W roku właśnie 2014 prowadziliśmy też Mistrzostwa Rejonu Leszczyńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce. Organizujemy szereg imprez otwartych, między innymi właśnie wspominany tam Wolsztyńska Amatorka Liga Piłki Nożnej, Wolsztyński Test Coopera, Wolsztyński Turniej Singlowy Tenisa Ziemnego, Bieg Jesienny i różne otwarte tutaj zawody, w których naprawdę uczestniczy bardzo duża liczba zarówno dzieci, jak i młodzieży, ale też osób dorosłych. Tutaj mamy imprezy szkolne o randze mistrzostw powiatu oraz ogólnopolskie i regionalne. Może tutaj przytoczę tylko te ogólnopolskie, regionalne. Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym na naszym jeziorze. Otwarte Mistrzostwa Bursztyna w pływaniu. Ogólnopolski Turniej Meblarzy Piłki Nożnej. Otwarte Mistrzostwa Kajakowego Zrzeszenia LZS. Oraz od 2 lat jesteśmy współorganizatorem charytatywnego meczu gwiazd Telewizji Polskiej. Miejska pływalnia. Przez cały rok 2014 prowadziliśmy zajęcia przedpołudniowe. Są to dla klas 4 szkół podstawowych gmin Wolsztyn i Siedlec. Te dwie gminy jeżdżą do nas na basen od września do czerwca. Tak wyglądają przeprowadzane zajęcia. Ale również w 2014 roku prócz tych uczniów jeździli klasy mundurowe zespołu szkół w Opalenicy, uczniowie ze Wschowy i Skolska. Od marca do czerwca korzystało 16-15-osobowych grup tygodniowo z Grodziska Wielkopolskiego oraz Rakoniewic. Przez cały rok 2014 dwa razy w tygodniu uczestniczyły dwie grupy 40-osobowe ze szkoły podstawowej gminy Buk. Cyklicznie z usług naszej pływalni korzystają dzieci z gmin Sława, Michorzewko, Bolewice, Lwówek Wielkopolski oraz wychowankowie naszego wolsztyńskiego domu dziecka. Na obiekcie pływalni przeprowadzają również zajęcia kluby wolsztyńskie, kluby sportowe, których podopieczni jakby muszą mieć umiejętności pływania, czyli jest to uczniowski klub sportowy Trójka Wodnik, uczniowski młodzieżowy klub sportowy Zryw i wolsztyński klub żeglarski. Również w roku 2014 w zajęciach nauki pływania brali udział zawodnicy sekcji olimpiad specjalnej Elfy. Dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od marca do grudnia 2014 roku prowadzone były również zajęcia pozalekcyjne, opłacane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ministerialnego projektu Umiem Pływać. 14 lutego odbyło się 6 Mistrzostwa Wolsztyna w pływaniu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których wystartowało ponad 100 zawodników. Pamiętam, na pierwszych zawodach, czyli 7 lat temu przy otwarciu pływalni, tych zawodników było 16. Zobaczcie Państwo, jak rośnie liczba umiejących bardzo dobrze pływać zawodników i jak dużo dzieci naprawdę chętnie w tych zawodach bierze udział. Naukę pływania prowadzimy zarówno poprzez instruktorów, których my jako Miejski Ośrodek Sportu zatrudniamy, jak również są u nas dwie firmy zewnętrzne. Uczący się pływać podzieleni są ze względu na stopień oswojenia ze środowiskiem wodnym, czyli prowadzimy zajęcia takiego oswajania z wodą, ale prowadzimy też zajęcia takiego technicznej nauki pływania. Wiecie Państwo, że od 3 lat odbywają się u nas mistrzostwa triatlonowe i grupę triatlonistów, czyli naprawdę zaawansowanych pływaków też mamy i taką grupę też prowadzimy. Coraz większą popularnością cieszą się zajęcia prowadzone przez instruktora aquaerobiku na 2 torach basenu sportowego. Są to osoby, które ćwiczą w specjalnych pasach wypornościowych przy muzyce. Cieszą się coraz większą popularnością. 2 lata temu była 1 grupa, w zeszłym roku 3, a w tym roku już jest chyba z 5. 2 mamy grupy otwarte i 3 grupy, takie aqua senior. Przychodzą panie i w takich zajęciach biorą udział. Dwukrotnie w 2014 roku odbył się na naszej pływalni kurs nurkowania, który wraz ze współpracy z wolsztyńskim klubem nurkowym Betfish został przeprowadzony. Są to początkowo zajęcia teoretyczne na naszej salce, a później zajęcia praktyczne na basenie i osoby, które pozytywnie ukończą ten kurs, otrzymują certyfikat płetwonurka Federacji PADI. Tutaj mamy zdjęcia właśnie z takiego kursu nurkowania. Każdego roku kilkukrotnie odbywają się u nas egzaminy
Skoro uczymy pływać, przeprowadzamy też egzaminy, które zakończone są zdobyciem wymarzonej karty pływackiej. Tutaj na marginesie chciałbym powiedzieć, że wczoraj mieliśmy o 20 zebranie. Przyjechał przedstawiciel, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej i wczoraj powstał w Olsztynie oddział właśnie Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, także są zrzeszeni nowi ratownicy w nowym stowarzyszeniu. Każdego roku na terenie naszej pływalni ratownicy właśnie z drużyny Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Szark w Olsztyn wspólnie z nami przeprowadzają akcję Bezpieczna Woda oraz Bezpieczne Ferie. Wiecie Państwo, że szkoły mają obowiązek jakby przygotować uczniów, ale nie każdy z nauczycieli od polskiego czy matematyki wie, jak prawidłowo przeprowadzić taką rozmowę z dziećmi, żeby bezpiecznie pływały czy bezpiecznie poruszały się zimą. Nasi ratownicy takie zajęcia wszystkim dzieciom, które z naszej pływalni korzystają, przeprowadzają, także zawsze w tygodniu przed feriami i w tygodniu przed wakacjami widać tutaj, jak dużym zainteresowaniem cieszą się, jak młodzi ludzie fajnie chłoną wiedzę z pierwszej pomocy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się zainstalowane w naszym obiekcie solarium. Bardzo dbamy o nie, ma bardzo dobrą renomę. Panie zapisują się już dzień, dwa dni do przodu, bo są bardzo długie zapisy, także bardzo fajnie to funkcjonuje. Na pływalni jest również bar Aqua Shogun oraz sklepik z akcesoriami do pływania. W 2014 roku z usług miejskiej pływalni skorzystało 133 850 osób, co średnio daje około 11 150 osób. Dziennie około 370. Największa liczba osób była w lutym, 16 319, najmniejsza w sierpniu, 5334. Co też jest informacją, dlaczego w tym okresie przeprowadzamy przegląd, dlatego że jest po prostu tych osób w tym okresie najmniej. Miejski stadion. Na naszym obiekcie prowadzą regularne zajęcia, prowadzą kluby sportowe, których zawodnicy doskonalają swoje umiejętności. Jest to Iskra w Olsztyn, klub lekkoatletyczny, dwa kluby piłki nożnej, Grom w Olsztyn i MUKS, klub rugby Lokomotywa oraz klub piłki ręcznej Wolsztyniak w Olsztyn. Przez cały rok z naszej infrastruktury w ramach WF-u korzystają uczniowie z zespołu szkół specjalnych i wolsztyńskiego liceum. To, co już wcześniej wspomniałem, jesteśmy organizatorem imprezy pod nazwą Czwartki Lekkoatletyczne z PKN Orlen. Zarówno dla uczniów naszych gmin, ale już w tej chwili są w zasadzie dzieci z całego powiatu wolsztyńskiego, a nawet spoza niego. Poprzez odpowiednią organizację i naprawdę duże zaangażowanie nauczycieli i działaczy zawody te osiągnęły w środowisku wolsztyńskim bardzo dużą popularność. Po tym finale dziewięciu czwartków dzieci, najlepsze z dzieci wyjeżdżają do Warszawy lub do Łodzi na ogólnopolskie zawody. Także jest to naprawdę duże przeżycie. Mają wtedy też szansę zobaczyć gwiazdy oraz zmierzyć się z naprawdę równolatkami, ale równie dobrymi jak oni. To, co mówiliśmy, edycja amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Od 15 lat jesteśmy tego organizatorem. W 2014 roku 19 drużyn rywalizowało między sobą przez 20 jesienno-zimowych niedziel o mianę najlepszej drużyny. Do rozgrywek zgłosiło się ponad 350 zawodników, także zobaczcie Państwo, jak dużą im popularnością cieszy się taka impreza. Oni w zasadzie przez pół roku, co drugi tydzień grają mecze w piłkę nożną. Turniej otwarcia sezonu w piłce ręcznej plażowej. Podczas majowego weekendu na wolsztyńskiej plaży otwieramy zawsze taki sezon. Jest to naprawdę wspaniała zabawa. Grają w niej zawodnicy, gdzie punkty zdobywa się. Jeden punkt jest za trafienie do bramki, natomiast większa liczba punktów jest wtedy, kiedy te rzuty są zrobione z półobrotu, z wirażu. Wtedy te punkty są podnoszone do góry, także naprawdę bardzo widowiskowa konkurencja o randze mistrzostw Polski. Po oddaniu pierwszego etapu przebudowy stadionu, czyli tej naszej zewnętrznej infrastruktury lekkoatletycznej, postanowiliśmy zorganizować zajęcia dla biegaczy amatorów. I okazały się one naprawdę przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Od początku cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Byliśmy zaskoczeni frekwencją na zajęciach i właśnie w 2014 roku postanowiliśmy pójść krok dalej
i zorganizowaliśmy wolsztyński test Coopera, który polega na ocenie sprawności organizmu podczas pokonywania jak najdłuższego dystansu podczas 12 minut, czyli można sobie swoją sprawność sprawdzić przez przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu przez czas 12 minut. Tutaj są te zajęcia, które są, a tutaj wolsztyński test Coopera. Grand Prix w pływaniu długodystansowym od wielu lat w współpracy z Urzędem Marszałkowskim organizujemy właśnie w ramach cyklu Grand Prix Wielkopolski zawody. One są zawsze w pierwszą niedzielę lipca. Te zawody są dla ludzi, zdobywają na nim punkty w ramach tego Grand Prix, ale my idziemy krok dalej i organizujemy te zawody też dla mieszkańców Wolsztyna. Także Grand Prix jest na 3 km, natomiast mamy dla mieszkańców Wolsztyna dla dzieci 50 i 100 metrów, dla młodzieży 200, a taki dystans długodystansowy dla naszych mieszkańców jest kilometr, czyli do wyspy i z powrotem. Cieszy się ta impreza też bardzo dużą popularnością. Ludzie chcą sprawdzić się, jaka jest różnica w pływaniu na basenie, a w pływaniu na właśnie wodach otwartych. MOSiR czynnie włącza się również w organizację imprez charytatywnych. Tak jak tutaj mówiłem, od 2 lat staramy się organizować takie mecze. I w 2014 graliśmy dla Dominika Młonkowiaka. W współpracy z Szynaką Meblem jesteśmy też od 11 lat organizatorem ogólnopolskiego turnieju meblarzy w piłce nożnej. One są zawsze w czerwcu. Bardzo fajnie, z całej Polski zjeżdżają się piłkarze. Wolsztyn to miasto słynące z parowozów, dlatego 2 lata temu postanowiliśmy połączyć tą atrakcję turystyczną ze sportem. Tak powstał pomysł na turniej piłki nożnej pełną parą na Orliku i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Coraz więcej drużyn zgłasza się na ten turniej, także myślę, że z roku na rok będzie to coraz większa atrakcja. Co roku też przeprowadzamy wraz z wolsztyńskim klubem tenisowym singlowy turniej tenisa ziemnego dla młodzieży. Ma on charakter takiego pikniku, jest to całodzienny turniej, gdzie zjeżdżają się rodzice, właśnie wolsztyński klub tenisowy i naprawdę w bardzo fajnej atmosferze taki turniej przebiega. Tutaj widać, jak dużo imprez sportowych i rekreacyjnych może zaoferować MOSiR Wolsztyn. Generalnie robimy to, są to dla nas zajęcia, organizujemy zawody szkolne, zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, rangi gminnej, rangi powiatowej, ale jak tutaj też wcześniej wspomniałem, organizujemy też kilka zawodów ponadpowiatowych. Myślę, że działalność MOSiR-u jest ważnym elementem życia społecznego dla popularyzacji, propagowania aktywnego życia społeczeństwa, bo przez sport przecież walczymy z różnymi słabościami, dolegliwościami i uzależnieniami, a szczególnie z agresją wśród młodzieży i przyczyniamy się do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa. Jak już wspomniałem, wiecie Państwo, też przy naszym stadionie jest hotel sportowy. Cały czas przebudowujemy go, poprawiając jego właściwości. Coraz więcej ludzi korzysta z naszego hotelu. Zostało nam jeszcze 7 pokoi, które nie mają łazienek. Cała reszta już jest złazienkowana, skanalizowana, także zrobiliśmy w zeszłym roku, właśnie w 2014, też korytarz. Także naprawdę cieszy się nasza baza coraz większą popularnością. Tutaj jest liczba, zestawienie osób korzystających i ilości udzielonych noclegów w danych miesiącach. Przy hotelu funkcjonuje centrum rekreacji siłowej oraz sauna. Tutaj mówimy tutaj o samych karnetach. 105 rodzinnych sprzedanych, 148 indywidualnych, indywidualnych na 12 wejść 526 i 558 szkolnych, co razem daje ponad 1300 karnetów. Także cieszy się to nasze centrum rekreacji siłowej naprawdę dużą popularnością, bardzo się z tego cieszymy i myślę, co tutaj widać, korzysta z niego naprawdę bardzo dużo młodzieży, co nas bardzo cieszy. Ceny mamy, myślę, na tyle atrakcyjne, żeby ta młodzież właśnie mogła z tego naszego obiektu korzystać. Tutaj są sauny i liczba osób, która użytkuje siłownię w jednym miesiącu, wynosi około 900, także naprawdę przebija się przez tą siłownię spora liczba ludzi. Na stadionie miejskim znajduje się kort tenisowy. Przy przebudowie naszej został on troszeczkę zmodernizowany. Zamontowana została instalacja oświetlenia, co umożliwiło grę wieczorami oraz mamy system automatycznego zraszania kortu.
Ułożyliśmy w ciągach komunikacyjnych kostkę brukową, także naprawdę ten kort w tej chwili mamy oddany i jest on w bardzo dobrych warunkach. Kamping u strony Karpicko jest położony, jak nazwa wskazuje, w miejscowości Karpicko. W 2012 roku został wyremontowany w nowoczesne zaplecze sanitarne, przystosowane zarówno dla osób niepełnosprawnych. Na polu namiotowym znajdują się przyłącza energetyczne, do których można korzystać za pomocą kart magnetycznych, czyli jakby takie prepaidowe można sobie wcześniej wykupić, prąd podłączyć, tak tutaj widać na lewym obrazku, i sobie z tego prądu korzystać. Cieszy się on coraz większą popularnością, kemping, zjeżdża się coraz więcej ludzi, także myślę, że będzie to też taki przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Jakiś czas temu na pewno Państwo słyszeliście, czy w gazetach pisano, że została niedawno zakupiona przez gminę Wolsztyn łódź. Ta łódź została przekazana do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest to łódź spacerowa. Obecnie poddana jest remontowi i gruntownej modernizacji. Widać na lewym zdjęciu ją, jak ona wyglądała po zakupie. Jest w tej chwili już całkowicie wyczyszczona, jest zakonserwowana i w barwy Wolsztyna przemalowana. Będzie biało-niebieska, także myślę, że tutaj będzie służyć jako naprawdę dodatkowa atrakcja na Jeziorze Wolsztyńskim. Koszty w roku 2014 kształtowały się na poziomie 2 751 760 zł i 42 grosze. 55% to wynagrodzenia i koszty dotyczące pracowników, 18,27% to energia, ciepło i gaz, woda i wywóz nieczystości płynnych to 5,91%, pranie i sprzątanie 5,13%, uzdatnianie wody na pływalni 0,77%, materiały eksploatacyjne 4,57%, remonty 3,45%, inwestycje 1,46% i pozostałe opłaty i usługi 4,99%. No niewątpliwie największym kosztem są, no jak myślę, wszędzie koszty pracownicze, no i przypływalni, jest to energia i ciepło, jest to prawie 500 000 zł rocznie, także są to naprawdę, naprawdę spore koszty. Tak one się przedstawiają tutaj w formie, to co przedstawiłem w formie graficznej. I przychody. Usługi basenowe, klienci indywidualni oraz sauna 29,19%. Usługa basenowa grup zorganizowanych to 10,45%. Solarium 62 tysiące złotych mamy zysku na solarium rocznie, to jest 2,23%. Nauka pływania 118 tysięcy złotych, co daje 4,2%. Dzierżawa powierzchni 87 941, co daje 3,13%. Usługa hotelowa, stadionowa i kempingowa to 10,31%. Wpływy różne 17 336 zł, to jest 0,62%. I dotacja 1 119 39,87%. Tak to wygląda tutaj w formie graficznej. Na dzień 31 grudnia 2014 roku MOSiR nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i towarów i usług. Jakie mamy plany działania? Przebudowa obiektu na stadionie sportowym, czyli to centrum rekreacyjne, to cośmy oglądali, siłownia plus szatnie, hala lekkoatletyczna i wiem, że już jest przetarg uruchomiony na parkingi, oraz włączenie do zajęć pływania całorocznie w godzinach przedpołudniowych w ramach lekcji wychowania fizycznego uczniów z przyściennych gmin. Tak tutaj mówiłem wcześniej, jeżdżą dzieci nasze wolsztyńskie, jeżdżą dzieci z Siedlca. No nie udało mi się do tej pory namówić dzieci z gminy naszej trzeciej powiatowej, czyli z Przemętu, ale to pan burmistrz się ostatnio zadeklarował, że przy następnym spotkaniu z panią wójt będzie rozmawiał, także być może od przyszłego roku uda nam się to zrealizować. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby się odnieść do przedłożonego sprawozdania? Proszę, radny Stachura. Panie dyrektorze, przygotowując się do tej sesji, ja myślałem, że się pomyliłem, bo tu pisze wszystko, jest dzisiaj już prawie grudzień, a pan składa nam sprawozdanie za 14 rok. Ja bym się cieszył, jakby pan chociaż porównał, co się zmieniło od tego 2014 roku, bo my zaczęliśmy urzędować
w 2014, ale on obowiązuje nas 15 rok. A ja nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie. Ten 14 rok nie jako tak mnie nie tak, że nie interesuje, ale interesował mnie lepiej ten 2015. Co się zmieniło? Jakieś porównanie tego. Pan nam przedstawił z dwuletnim prawie opóźnieniem sprawozdanie. Jaki sens to miało, to nie wiem, ale dla mnie by miało to sens, jeżeli to było jakieś porównanie, co teraz jest, co panu potrzeba jeszcze, co, a my teraz nie wiemy, no było tak. Dziękuję. To znaczy, ja myślę tak, no padło na mnie sprawozdanie w listopadzie, a zawsze sprawozdanie podaje się za poprzedni rok, bo tak zawsze było i tak też ja miałem przez państwa podane w tym, że mam złożyć sprawozdanie z 2014 roku i takie sprawozdanie złożyłem. Jeśli mogę tutaj, tak mi jest trudno tak powiedzieć, no bo nie jestem przygotowany na tego typu, nie byłem przygotowany na tego typu pytanie. Większość z tego, co tutaj mówiliśmy, odbywa się dalej. Większość rzeczy kontynuujemy. No mamy sprawozdanie w tej chwili, mamy podsumowane powiedzmy półrocze i trzeci kwartał, ale nie odnosiłem tego w porównaniu do 2014 roku. Większość programów, które są tutaj, które przedstawiałem, kontynuujemy dalej, czyli wszystkie nauki pływania, wszystkie zajęcia, które są kontynuowane. No tak tyle tutaj się mogę odnieść do tego pytania. Proszę, radny Przybyła. No ja myślę, że skończy się rok kalendarzowy 15, będziemy, dyrektor przygotuje kolejne sprawozdania, tak zresztą jest zobowiązany, wtedy będziemy mieli pełen ogląd, jaka to jest różnica. Tak? No, faktycznie teraz nie mamy do czego to odnieść, także rozumiem to pytanie, tak? ale wydaje mi się, że jakby w wymogach nie było chyba, że ma się dyrektor odnieść do tego roku, tak? Czy jakiejś części chociażby. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Stachura. Jeszcze krótko. Chodziło mi o porównanie tego wszystkiego, bo 14 rok, to, proszę pana, już jest 16, a my rozmawiamy jeszcze o 14. No. To nawet bilans się robi do marca. No. Dziękuję. Tak? Ja myślę, panie radny, bo tak było ustalone w harmonogramie pracy Rady. Ja myślę, że tutaj nie stanowi nic na przeszkodzie, żeby poprosić pana dyrektora jeszcze być może na początku roku, jak już będziemy mieli rok 2015 zamknięty, żeby taką analizę porównawczą przygotował nam. I to na pewno zostanie przedstawione na komisjach. Plan pracy komisji jest jeszcze w trakcie opracowywania i myślę, że to możemy na początek roku, w pierwszej połowie roku takie coś przedstawić jeszcze raz. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby jeszcze się odnieść do przedłożonego sprawozdania? Proszę, radny Strażyński. Mam pytanie do pana, panie dyrektorze. Wspomniał pan o programie nauki pływania dla klas czwartych. Wielokrotnie zgłaszałem autorski swój program, pomysł rozszerzenia tego programu o klasy piąte i szóste. Czy widzi pan technicznie możliwości wprowadzenia takiego programu, rozszerzenia go o te dodatkowe klasy? Technicznie takie możliwości na pewno mamy, z tym, że tutaj rozmawialiśmy na komisji, pan Piechocki złożył pomysł, być może, żeby to nie były klasy piąte i szóste, porozmawialiśmy z panią dyrektor oświaty, która mówiła, że trzeba byłoby zapytać dyrektorów, czy jest możliwość taka, żeby 2 godziny WF-u w czwartej klasie i 2 godziny WF-u w piątej klasie, czy można fizycznie rok po roku te po 2 lekcje zabierać. Była propozycja taka tutaj pana radnego Piechockiego, żeby włączyć może szkoły gimnazjalne. Pewnie z punktu widzenia dla nas organizacyjnego byłoby to łatwiejsze. Są to osoby już większe, starsze i mieliby, oni są już po 4 klasie, czyli większość z nich posiada elementarną naukę pływania i te zajęcia przeprowadzalibyśmy na nieckach basenu sportowego. Byłoby nam to chyba wygodniejsze. Ja ten pana program znam i faktycznie myśmy tutaj do niego przymierzali, myśmy z panią Izą, z panem burmistrzem tutaj mieli spotkanie. My jako MOSiR musielibyśmy też do tego być bardziej przygotowanym, dlatego że jest określona ustawowo liczba ratowników, która może być na pływalni. Na tą chwilę jest to 2 ratowników do południa, dlatego że pewne jakby segmenty pływalni mamy wyłączone. Od godziny 14 mamy 3 ratowników. No musielibyśmy być w tym momencie też, kiedy byśmy dołożyli te dodatkowe lekcje, być przygotowanym też na, my jako MOSiR, na 2 następne etaty, ze względu na to, że powiedzmy no ten obiekt byłby wypełniony w tym momencie w całości. Także ja myślę, że możemy do tego programu jak najbardziej się przymierzyć.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby jeszcze zadać jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję panie dyrektorze. Przystępujemy do bloku uchwał. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wolsztyn na lata 2015-2025. O wprowadzenie proszę skarbnika gminy Wolsztyn, pana Michała Nowaka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w przedstawionej uchwale zmieniającej uchwałę nr 4/15/2014 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wolsztyn na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany. Zarówno w załączniku nr 1, jak i w załączniku nr 2 zostały dostosowane prognozowane wartości do zmian w budżecie gminy Wolsztyn na 2015 rok. Tutaj korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałbym prosić jeszcze Państwa o wprowadzenie jednej drobnej korekty, mianowicie w objaśnieniach w punkcie 6 przychody. W roku 2015 została błędnie wpisana kwota wszystkich przychodów zamiast przychodów z tytułu pozyskanych kredytów i pożyczek. Zamiast kwoty 7 391 474 zł powinna być kwota 4 719 722 zł, ponieważ to jest kwota planowanych pożyczek i kredytów na ten rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w sprawie propozycji uchwały? Proszę bardzo, radny Żurniewicz. Ja mam takie następujące pytanie. Jestem tutaj w pozycji kwota długu i widzę, że na 2015 rok dług był zaplanowany na niecałe 25 milionów, a w 2017 zadłużenie gminy jest już planowane na 35 milionów, czyli ma się zwiększyć o 10 milionów. Ja chciałem się zapytać, czy to nie jest niebezpieczne tak zwiększać zadłużenie gminy w ciągu 2 lat aż o 10 milionów. I chciałbym się dowiedzieć, jak zadłużenie gminy wygląda procentowo, bo pamiętam dokładnie 12 miesięcy temu pan Stachura, aktualnej wtedy pani skarbnik, zadał pytanie, jak na dzień dzisiejszy, a było to, jeżeli dobrze pamiętam, 15 albo 16 listopada, jak wygląda zadłużenie gminy i wynosiło ono wtedy 23%. Ja chciałbym wiedzieć, jak to procentowo jest planowane na co najmniej, no załóżmy do tego 2017 roku. Jak będzie wyglądało procentowe zadłużenie gminy? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie skarbniku. Już odpowiadam panu. W 2017 roku jest taki wysoki skok ze względu na te kwoty, które zostały zapisane w projekcie budżetu na rok 2016. W chwili obecnej przewidywane przychody, czyli kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2016 rok wynosi 12 675 tysięcy złotych. Jest to planowane. Przypomnę, że w tym roku, przyjmując budżet na 2015 rok, planowaliśmy ponad 14,5 miliona przychodów, a kończymy w tej chwili kwotą znacznie mniejszą. Było to 14,5 miliona kredytów i pożyczek do zaciągnięcia. Na chwilę obecną jest to 4 719 tysięcy. I podobnie to będzie wyglądało w przyszłym roku, ze względu na to, iż wiemy, że niektóre środki wpłyną do nas w przyszłym roku, chociażby dotacja na przedszkola, którą dostajemy w kwocie około 1,5 miliona złotych. Jednak tak długo, jeżeli nie mamy decyzji, nie mamy pisma od wojewody informującego nas o tym, my nie możemy przyjmować tych środków do budżetu. Natomiast po stronie wydatków mamy obowiązek zapisania tych kwot. No i podobnie będzie w roku przyszłym. Czyli te 12 675 tysięcy będzie spadało w ciągu roku. Odpowiadając na drugie pytanie, w chwili obecnej mamy podobny wskaźnik jak przed rokiem, czyli około 23% zadłużenia gminy. Jest to kwota około 21 milionów złotych, ze względu na to, iż na dzień dzisiejszy zaciągnęliśmy tylko 60 tysięcy złotych preferencyjnej pożyczki, o której tutaj pan burmistrz w sprawozdaniu wspomniał i o którym była mowa na październikowym chyba posiedzeniu Rady Miejskiej. Natomiast w ubiegłym roku, w grudniu, zaciągnęliśmy jeszcze dodatkowy kredyt w wysokości 4 milionów. Tego kredytu jeszcze nie rozpoczęliśmy spłacać ze względu, iż na ten rok była przewidziana karencja i zaczniemy go spłacać dopiero w przyszłym roku. Natomiast systematycznie w ciągu roku spłacamy inne kredyty, dlatego jesteśmy, mimo zaciągnięcia po tej informacji listopadowej w ubiegłym roku kolejnego kredytu, jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, gdzie byliśmy przed rokiem. Tutaj z tej kwoty
może to wyprzedzę, bo o tym będzie jeszcze mowa przy zmianach do budżetu, z tej kwoty planowanych kredytów i pożyczek na rok bieżący, czyli 4 719 722 zł, prawdopodobnie, jeżeli Państwo wyrazicie taką zgodę, bo taki projekt uchwały został przedłożony na dzisiejszą sesję, zaciągniemy jeszcze 2 miliony złotych kredytu inwestycyjnego, co razem z tą pożyczką, którą zaciągnęliśmy, da nam kwotę 2 060 tysięcy złotych z planowanych 14,5 miliona na początku roku. Czyli no widać, jak to w ciągu roku się zmienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pani, Panów Radnych chciałby jeszcze zadać jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię. Proszę bardzo, Radny Stachura. Panie Michale, chodziło chyba Panu Radnemu o to, że jak weźmiemy w 2016 roku, jest planowane 12 milionów, czy w ten czas nie przekroczymy pułapu? Już odpowiadam. To są prognozy. Panie Michale, to nie jest to, że możemy nie wziąć, ale my to planujemy. Już panu odpowiadam. Jeżeli zaciągnęlibyśmy w tych wszystkich latach, czyli w 2015 roku, w 2016, 2017 i 2018, maksymalne kwoty, jakie są zaplanowane, jakie nam wynikają z WPF-u, będziemy dopiero na poziomie maksymalnie około 43-44% na 60 dopuszczalne. A to są planowane maksymalne kwoty. Tak jak przed chwilą powiedziałem, one spadają w ciągu roku i my najprawdopodobniej nie będziemy zaciągać w takiej wysokości, ale na chwilę obecną trzeba je tak zapisać w WPF-ie po to, aby był zbilansowany budżet w następnych latach. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze raz, Radny Stachura. Panie Michale, ale dla mnie to już jest zastanawiające, że 43% to już dla mnie jest dużo. Że jeszcze nie osiągnęliśmy 60, to jest, to dla mnie nie jest wytłumaczenie. W poprzednich latach podobnie to wyglądało. Przypominam sobie jeden taki rok, gdzie po projekcie budżetu sięgaliśmy pod 50%, bo też tak się zdarzało. A naprawdę proszę mi uwierzyć, jeżeli wykonanie w tym roku będziemy mieć na tym poziomie, o którym mówiłem, czyli 2 miliony 60 tysięcy, to nam już spada o kolejne 2-3%, czyli być może o wpisaniu faktycznego wykonania planu, realizacji planu za rok 2015, te wskaźniki nam spadną i na pewno tak będzie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pani, Panów Radnych chciałby jeszcze zadać pytania? Nie widzę. Proszę o wyrażenie opinii Przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, Panią Agnieszkę Czajkę. Komisja zaopiniowała uchwałę jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad proponowaną ustawą. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. O wprowadzenie ponownie proszę skarbnika gminy, pana Michała Nowaka. W przedstawionej uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy Wolsztyn na 2015 rok dokonuje się następujących zmian. Dostosowano dochody budżetu do przewidywanego wykonania na koniec roku w pozycjach dotyczących podatków, opłat lokalnych i dochodów budżetu. Tutaj dokładnie są one w załączniku numer 1 opisane. W niektórych pozycjach one wzrastają ze względu na to, że mamy większe wykonanie, w innych spadają, gdyż nie będzie wykonany plan. Zmniejszono dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6 Poprawa Bezpieczeństwa Środowiskowego i Ekologicznego do projektu pod nazwą Zakup Ciężkiego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Świętno o kwotę 2368 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przetargu. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu do zadania pod nazwą budowa wieży obserwacyjno-widokowej na terenie Leśnictwa Świętno w kwocie 249 tysięcy w roku 2015 i tą kwotę wprowadzamy. Natomiast na rok 2016 jest to kwota 1000 zł, czyli łącznie otrzymaliśmy 250 tysięcy zł i 20 listopada została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem na tą dotację. Zwiększono plan finansowy związany z realizacją zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na nowych zasadach w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych o kwotę 11 900 zł.
Zwiększono plan dotacji celowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej o kwotę 413 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Obra oraz dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kębłowo z dofinansowaniem ze środków WRPO na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Planowane dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Niewykorzystana dotacja zostanie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu projektu. I tutaj dodam, iż jest duża szansa, że to dofinansowanie będzie na poziomie 95%, a 85% już praktycznie jest przesądzone. Dostosowano plan na zadaniach inwestycyjnych do przewidywanego wykonania na koniec roku. Zwiększono plan wydatków na zadaniu związanym z przeciwdziałaniem alkoholizmowi o kwotę niewykorzystaną w 2014 roku, to jest 136 184 zł. Dokonano zmian wysokości przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4 719 722 zł. Na wniosek dyrektorów zakładów budżetowych dokonano zmian w planie przychodów i kosztów tych jednostek. Po analizie realizacji planu finansowego na 2015 rok proponuje się przeniesienia środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków. Zmiany mają pozytywnie wpłynąć na właściwe funkcjonowanie jednostek. Wszystkie przedstawione zmiany mają odzwierciedlenie w WPF i uchwale budżetowej na 2015 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania? Proszę bardzo, radny Lorenc. Czym była spowodowana niewykorzystana kwota przeciw alkoholizmowi w 2014 i czy w tym roku wykorzystamy całą pulę, bo może to się wiązać między innymi z programem kolegi Artura, żeby gdzieś tam racjonalnie te pieniądze wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję. Czy otrzymamy odpowiedź? To proszę bardzo. Poproszę panią Ilonę, która jest pełnomocnikiem do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, o odpowiedź. Proszę bardzo, pani Krokos. Panie radny, ta kwota, która została niewykorzystana, trudno mi powiedzieć, dlaczego ona nie została wykorzystana. Mogę tylko się odnieść do budżetu na 2015 rok, ponieważ jest to kwota, którą my musieliśmy w tym roku przyznać. W przyszłym roku również z tego rocznego budżetu zostaną nam niewykorzystane pieniądze. Jeżeli odniosę się do pytania o naukę dodatkową pływania, to musi być to wpisane oczywiście w program. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, my mamy realizujemy taki program dla dzieci klas drugich i trzecich i jest to program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i my mamy taką dotację od nich na założeniach i na planie, który mamy z nimi podpisany. I ona na dzień dzisiejszy i też oni w ten sposób to robią, że to jest tylko dla dzieci klas drugich i trzecich. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Lorenc. Ale przepraszam bardzo, mimo wszystko nie zrozumiałem, czy w tym roku nam również grozi grożą niewykorzystane środki przeciwalkoholowe? Tak. Bo jeżeli ja dostałam, znaczy do funduszu wpłynęło dodatkowo 134 tysiące, to ja no nie wyobrażam sobie teraz na siłę, to jest bez sensu, żeby szukać na siłę wydatku, tak? Także na pewno zostaną. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Strożyński. Ja mam jeszcze do pani takie pytanie w związku z tym, że te środki zostaną, one z tego co ja pamiętam z naszej rozmowy nie przepadają, przechodzą na kolejny rok, czyli są dodawane do budżetu przyszłorocznego, tak? Tak, właśnie dlatego w tym roku te 134 tysiące, które zostały z roku 2014, przeszły na budżet roku 2015. Właśnie dlatego, że one nie przepadają, tylko powinny przechodzić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby jeszcze zadać pytania? Nie widzę. Proszę. Ja mam jeszcze takie pytanie. Tak? Proszę bardzo. Mam pytanie do naszego skarbnika, pana Michała. Mój ulubiony temat, wieża widokowa Świętnie. Pamiętam Komisję Budownictwa na miejscu, w miejscu, gdzie ma powstać ta wieża widokowa. Z przedstawionych dokumentów i wstępnych rozliczeń zakładał pan kwotę 350 tysięcy dotacji, w tym po 10 tysięcy z Nadleśnictwa Wolsze, Nadleśnictwo Sława także. Czym to jest spowodowane, że uzyskaliśmy dotację o 100 tysięcy mniej? Jak to wygląda? Może pan coś na ten temat powiedzieć?
Proszę bardzo, panie skarbniku. Tak, to nie była kwota 350, tylko 320 tysięcy, maksymalna, jaką możemy uzyskać. I z wojewódzkiego funduszu otrzymaliśmy już decyzję, mamy na 250 tysięcy, dlatego tą kwotę wprowadzamy. Kolejna kwota, jaką mamy otrzymać, jest to kwota niespełna 48 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego. Tylko czekamy na decyzję sejmiku i tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli nie mamy decyzji, nie mamy umowy, my nie możemy takich środków wprowadzać. I w tym roku przerób zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą jest nie mniejszy niż 250 tysięcy, ale też nie więcej niż 300 tysięcy, bo nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Natomiast kwoty dotacji z nadleśnictwami jak najbardziej będą wprowadzane w przyszłym roku z nowego budżetu, bo w tym roku bez sensu jest wprowadzania kwot dotacji większych, jeżeli nie jesteśmy w stanie takiego przerobu osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych ma jeszcze pytania? Nie widzę. W takim razie proszę o opinię przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, panią Agnieszkę Czajkę. Komisja zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem powyższej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu o wprowadzenie. Ponownie proszę skarbnika gminy, pana Michała Nowaka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja już tutaj dosyć dużo powiedziałem na temat tego kredytu przy wyjaśnieniach odnośnie WPF-u, także może dodam tylko, że planujemy zaciągnięcie tego kredytu w Banku Ochrony Środowiska ze względu na to, iż ten bank dysponuje dwoma liniami kredytowymi. Jest to Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy. I dzięki połączeniu tych dwóch linii kredytowych mamy możliwość otrzymania bardzo preferencyjnego oprocentowania i kredyt możemy zaciągnąć maksymalnie na okres do 10 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ze strony pań i panów radnych są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę o opinię przewodniczącej Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, panią Agnieszkę Czajkę. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016. O wprowadzenie proszę panią Ilonę Krokos-Ziemniak, naczelnika Wydziału Finansowo-Gospodarczego. Wysoka Rado, drodzy radni. Obowiązek podatkowy w postaci podatku od nieruchomości wprowadza ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca z mocą obowiązującą od 2016 roku wprowadził szereg zmian. W związku z czym pomimo pozostawienia stawek podatku na poziomie z 2015 roku należało dostosować zapisy uchwały do obowiązującego stanu prawnego. Mając na uwadze powyższe, podjęcie stosownej uchwały uważamy za zasadne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania? Ja jeszcze bym chciała jedną rzecz dodać, tak? I to się tyczy do wszystkich naszych uchwał. Wprowadzimy tutaj autopoprawkę, która jest formalnym zapisem. Tutaj akurat w tej uchwale w paragrafie czwartym, zmieniamy paragraf czwarty, zapisy dotyczące od kiedy dana uchwała wchodzi w życie. Czyli sama treść tego paragrafu w żaden sposób nie wpływa na stawki, proponowane stawki podatku, ale określa od kiedy dana uchwała wejdzie w życie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania? Proszę bardzo, radny Żurniewicz. Ja miałbym tylko jedno pytanie. Jaka kwota wpływa z tych podatków od nieruchomości? W 2015, jaka to kwota wpłynęła? Proszę bardzo, pan skarbnik odpowie. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, akurat jest to w WPF-ie podane i na 2016 rok planujemy kwotę 15 milionów 220 tysięcy złotych, natomiast w roku 2015
Jest to kwota trochę niższa, to jest poniżej 15 milionów złotych, ale około, za chwilę mogę panu dokładnie podać tą kwotę. Tak, ale zostają na tym samym poziomie, ponieważ zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów w ubiegłym roku zanotowaliśmy deflację i niektóre stawki nawet zostały obniżone. Dlatego co prawda to jest niespełna 1%, bo 0,92%. No dlatego była taka decyzja, żeby zostawić je na poziomie roku bieżącego. A już panu odpowiadam, w 2015 roku jest planowana kwota wpływu z podatku od nieruchomości, jest to 14 400 000 złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy radny Strażyński jeszcze chciał też zabrać głos? Bo widziałem, że ja może dziękuję, bo tutaj skarbnik wypowiedział się o to, o co chciałem zapytać. Chodziło o to, że de facto no, podatki obniżamy, tak? Bo skoro mamy deflację, inflację, no to się okazuje, że zostawiając na tym poziomie od paru lat, te podatki nam maleją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Stachura. Też się pan wycofał, tak? Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych ma jeszcze pytania? Nie widzę. W takim razie proszę o opinię przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. Uchwała została zaopiniowana jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały z zaznaczeniem poprawki w paragrafie 4? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 10. punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Wolsztyn. O wprowadzenie ponownie proszę panią Ilonę Krokos-Ziemniak, naczelnika Wydziału Finansowo-Gospodarczego. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, drodzy radni, tutaj tak jak wcześniej wspomniałam, chciałabym wprowadzić autopoprawkę w paragrafie 3. To jest dokładnie taka sama sytuacja, jak była w poprzedniej uchwale. Uchwała dotycząca zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Wolsztyn obejmuje grunty, budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, na części wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa, na części związane z ochroną przeciwpożarową, na części wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej i na części zajęte na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3 i we wszystkich tych punktach jest za wyjątkiem tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytania? Nie widzę. Proszę w takim razie przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego o opinię. Pani Agnieszko Czajkę. Również tę uchwałę komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 11. punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. O wprowadzenie proszę panią Ilonę Krokos-Ziemniak, naczelnika Wydziału Finansowo-Gospodarczego. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, drodzy radni, tutaj znowu taka sama sytuacja. W paragrafie 4 chciałabym wprowadzić autopoprawkę dotyczącą zapisu, kiedy jest ogłoszona uchwała i od kiedy obowiązuje. Natomiast jeżeli chodzi o samo określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych, a przyjęty projekt uchwały zakłada obniżenie lub utrzymanie aktualnie obowiązujących stawek podatku od środków transportowych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników prowadzących działalność w sektorze transportu, uwzględniając aktualną sytuację gospodarczą rynku lokalnego oraz krajowego, w tym ciągły wzrost obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu m.in. akcyzy opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi. Ponadto projekt uchwały jest inicjatywą zmierzającą do aktywizacji przedsiębiorców zarówno lokalnych, jak i tych spoza terenu gminy Wolsztyn oraz zachęcenia ich do rejestrowania nowych pojazdów na terenie gminy Wolsztyn. Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych uwzględniają również preferencyjne stawki dla pojazdów posiadających certyfikaty euro i tutaj proponujemy euro 4. Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim docenienie tych przedsiębiorców, którzy decydują się na prowadzenie działalności z wykorzystaniem samochodów ekologicznych oraz zachęcenie kolejnych do wymiany taboru na bardziej nowoczesny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pani, panów radnych ma pytania? Proszę bardzo, radny Strażyński. Chciałbym zapytać o ten podatek od środków transportu. Jak wyglądamy teraz w stosunku do innych gmin ościennych tutaj z tym podatkiem, czy on u nas jest teraz niższy? Także to, co pani wspomniała, żeby przyciągnąć tutaj przedsiębiorców, czy jesteśmy na jakimś równym poziomie? Jak to, może pani tu parę słów na ten temat powiedzieć? Proszę bardzo, pan wiceburmistrz. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, w tym aspekcie akurat odnośnie podatków, jak i ulg podatkowych wychodzimy tutaj przede wszystkim naprzeciw aktywizacji gospodarczej i przedsiębiorcom na naszym terenie. Muszę powiedzieć, iż od początku jesteśmy tutaj zwolennikami zrównoważonego rozwoju lokalnego, ale jako główny taki czynnik, główny aspekt uważamy, iż tego rozwoju lokalnego jest między innymi aktywizacja gospodarcza. Podejmujemy od początku roku, mając też na uwadze ograniczoność zasobów z przeznaczeniem nieruchomości, z przeznaczeniem przemysłowym, podejmujemy tutaj działania między innymi zmierzające do przygotowania terenów inwestycyjnych, ale i z drugiej strony podejmujemy działania, bardziej kierujemy się czynnikami, które mogą ten rozwój gospodarczy, tą aktywizację gospodarczą na naszym terenie rozwijać. I takim między innymi czynnikiem są zarówno ulgi podatkowe, jak wiecie Państwo, dzięki tutaj też Waszej uchwale, taka uchwała została wcześniej podjęta odnośnie ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Następnym czynnikiem, który tutaj zauważyliśmy, iż należy dokonać tutaj pewnych zmian, jest właśnie podatek, są stawki podatku od środków transportowych. Mieliśmy tutaj sygnały od przedsiębiorców, którzy zamierzali tutaj swój kapitał lokować na naszym terenie, na terenie naszej gminy, a w niektórych przypadkach okazywało się, że no po prostu przechodzili i ten kapitał lokowali w gminach sąsiednich. W pierwszej kolejności dokonaliśmy takiej analizy oczywiście ekonomicznej. Porównywaliśmy stawki podatku od środków transportowych z miejscowościami, z gminami, które są podobne tutaj pod względem rozwoju zarówno społeczno-gospodarczego, jak i liczby ludności do naszej gminy. Chodzi mi tu konkretnie o gminę Nowy Tomyśl, o gminę Grodzisk, Rakoniewice. Porównywaliśmy też tutaj może mniejsze, Przemęt. Okazało się, że iż Nowy Tomyśl no, naprawdę ma bardzo niskie stawki, jeśli chodzi o środki transportowe. No, tam zauważyliśmy, że między innymi może to być spowodowane też samą lokalizacją tych terenów z uwagi na bliską tutaj lokalizację autostrady, także te stawki no, tutaj akurat z Nowym Tomyślem nasze nawet no, nie są konkurencyjne, bo musielibyśmy jeszcze o wiele niżej obniżyć. Natomiast staraliśmy się wypośrodkować te stawki i na dzisiaj mamy niższe aniżeli Grodzisk, w niektórych przypadkach niższe aniżeli Nowy Tomyśl. I gdzieś zrównoważyć tą sytuację. Myślę, że takim działaniem będziemy starali się przyciągnąć tutaj inwestorów, którzy będą chcieli rejestrować tutaj pojazdy na naszym terenie, na terenie naszej gminy, podejmując się określonego zadania inwestycyjnego na terenach z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Lorenc. Bo, szanowni Państwo, na komisjach intencją naszą było przede wszystkim, żebyśmy bronili nowy tabor i wydaje mi się, że tym kierunkiem pójdziemy już na dzień dzisiejszy, już chociażby jest jedna jaskółeczka, gdzie się u nas w zasadzie zarejestrowała, buduje bazę spora firma, praktycznie z nowym kilkudziesięcioosobowym, kilkudziesięciopojazdowym taborem praktycznie nowych pojazdów i to nam nas tutaj dotyczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pani, panów radnych ma jeszcze pytania? Nie widzę. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego o opinię. Proszę bardzo, panie Wierzchu. Projekt
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych został przez Komisję Budżetową i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały z zastrzeżeniem poprawki w paragrafie 4? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 12 punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. O wprowadzenie proszę panią Ilonę Krokos, naczelnika Wydziału Finansowo-Gospodarczego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj również chciałabym zgłosić autopoprawkę w paragrafie 4 dotyczącym wejścia uchwały w życie. Uzasadniając podjęcie uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, pragnę wyjaśnić, że ustawodawca z mocą obowiązującą od 2016 roku wprowadził szereg zmian do wyżej wymienionych przepisów dotyczących właśnie podatków, w związku z czym należało dostosować wzory formularzy do obowiązującego stanu prawnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytanie odnośnie przedmiotowej uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego panią Agnieszkę Czajkę o opinię. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały z zastrzeżeniem poprawki w paragrafie 4? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 13 punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. O wprowadzenie proszę naczelnika Wydziału Finansowo-Gospodarczego panią Ilonę Krokos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj również pragnę wprowadzić w paragrafie 11 autopoprawkę dotyczącą wejścia w życie uchwały. Uzasadniając wprowadzenie opłaty targowej, proszę państwa, ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zapis, iż opłata targowa od 1 stycznia 2016 roku dołączy do katalogu opłat lokalnych o charakterze fakultatywnym, co oznacza, że Rada Miejska może wprowadzić opłatę targową na terenie miasta. I podtrzymując politykę podatkową gminy w Olsztyn w zakresie opłat lokalnych, w projekcie proponowanej uchwały wprowadzono opłatę targową oraz ujednolicono stawki opłaty obowiązujące na terenie gminy w Olsztyn. Jednocześnie w projekcie uchwały wprowadzono zwolnienie przedmiotowe dotyczące handlu kwiatami, owocami, warzywami uzyskanymi z własnej działki w przypadku zajmowania niewielkiej powierzchni handlowej do 1 m² oraz sprzedaż z pojazdów mechanicznych na terenie wiejskich gminy w Olsztyn. Dodatkowo wprowadziliśmy jeszcze jednego inkasenta i to mają też państwo w treści uchwały, który będzie pobierał opłatę na targowisku przy ulicy Drzemały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Proszę o opinię przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego panią Agnieszkę Czajkę. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały z zastrzeżeniem poprawki w paragrafie 11? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 14 punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie zaniechania poboru opłaty miejscowej. O wprowadzenie proszę naczelnika Wydziału Finansowo-Gospodarczego panią Ilonę Krokos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tutaj również chciałabym wprowadzić autopoprawkę w paragrafie 3 uchwały dotyczącą wejścia w życie uchwały. Uzasadniając, dlaczego chcemy zaniechać poboru opłaty miejscowej. Po analizie wpływów środków finansowych i nakładów związanych z kosztami obsługi pracowników Urzędu Miejskiego i wypłatą inkasa w wysokości 10% pobranej kwoty okazuje się, że pobór opłaty miejscowej jest mało opłacalny. Od kilku lat do budżetu gminy z tego tytułu wpływa około 6 tysięcy złotych, co stanowi poniżej 5 promili dochodów gminy w Olsztyn. Ponadto do tej pory na terenie gminy obowiązywała stawka 2 zł za każdy dzień, a zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określono, że stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć
przekroczyć złoty 67 groszy dziennie. W związku z powyższym wpływy do budżetu byłyby jeszcze mniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych ma pytanie odnośnie przedmiotowej uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, panią Agnieszkę Czajkę, o opinię. Członkowie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego uchwały w sprawie zaniechania poboru opłaty miejscowej zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały z zastrzeżeniem poprawki w paragrafie trzecim? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 15 punktem dzisiejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2016 gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O wprowadzenie proszę kierownika referatu rozwoju lokalnego pana Roberta Papierowskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zgodnie z artykułem 5e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy. Roczny program współpracy stanowi uszczegółowienie przedmiotów współpracy gminy Wolsztyn w 2016 roku. Wymienione w programie stanowiącym załącznik do uchwały zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, które znajdują się w artykule 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotowa uchwała oznacza również realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla władz gminy podstawę do dysponowania środkami publicznymi. Projekt programu konsultowany był z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy. Wyniki konsultacji przedstawione zostały szczegółowo na Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej. Tylko zaznaczę, że w okresie trwania konsultacji wpłynęła na stykowania opinia jednego stowarzyszenia z naszego terenu, które tak naprawdę nie miały wpływu na treść zaproponowanego programu współpracy na rok 2016. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zadać pytania? Nie widzę. W takim razie proszę o opinię przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, pana Mariusza Przybyły. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Proszę również o opinię panią Agnieszkę Czajkę, przewodniczącą Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2016 gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zarządzam 10-minutową przerwę. Nie. Thank you.